Dzień dobry, Marta Skiwicka, coach ciała i duszy, Gosia Górna, Transformation Coach. Słuchajcie, dzisiaj przychodzimy do Was, zaraz oddam oddam Gosi głos, bo mamy dzisiaj dla Was bardzo ważny live. Będziemy dzisiaj mówić i o retreacie, i o co to jest w ogóle emanacja. Jak to zrobić, żeby tym być, czym chcemy emanować na zewnątrz, co chcemy odbierać z zewnątrz. Dzień dobry, Gosiu! Dzień dobry, Martuniu. Tak cudownie zaczynać z Tobą dzień. Z tobą też, ja się zawsze cieszę, bo to mnie gdzieś tam też tak, o, Gosia, fajnie! Także mam nadzieję, że macie takie samo wrażenie, słuchajcie, jak jesteście w pracy, czy gdziekolwiek na spacerze, w domu nawet. No, a patrz, ty powiedziałaś, że lubisz z nami rozmawiać i tak podniosłaś się. Czyli teraz pytanie, czym ja emanuję? Nie? Tak, czym Gosia emanuje? Słuchajcie, Gosia na pewno emanuje sprawczością, Gosia na pewno emanuje taką otwartością, Gosia emanuje obfitością, Gosia emanuje szczęśliwością i przynajmniej tak jest dzisiaj. Myślę, że w większości czasu też. Tak, a ty, kochana, emanujesz uważnością, otuleniem, akceptacją, takim poczuciem widzę cię. Ty tym emanujesz. Nie musisz ty nawet, jak masz kiepski dzień, a wszyscy mamy czasami kiepskie dni, to ty dalej masz tą energię, widzę cię, kocham cię, uznaję cię i uznaję wszystko, co jest naokoło. Nie tylko mnie. Z kimkolwiek rozmawiasz i ci ludzie czują się tacy uznani, otuleni, zaakceptowani i właśnie to jest dlatego tak świetnie sobie radzisz jako terapeuta, jako coach, bo ty cały czas emanujesz tą energią, której my wszyscy potrzebujemy. To jest taka energia divine feminine, prawda? Także to ciekawe, że tak żeśmy zaczęły właśnie o tym mówić, bo powiedziałaś, o Gosia, i siadłaś Ja prosto. od razu tak, jestem. Teraz chodzi, nie? Gdzież? Wstawaj wszyscy do życia. Stajemy do życia, stawiamy się do życia i nie gorbimy się, tylko jedziemy. Jedziemy z tym koksem. No, Tak kochani. jest. Ja się też wyprostowałam absolutnie, żeby tutaj dostosować energię do Gosi. Oddaję Ci głos. Tak, kochani, słuchajcie, dzisiaj chcemy z Wami porozmawiać na temat emanowania i czym jest ta emanacja, jak ją pięknie w tym swoim świecie osadzić, w umyśle, w sercu, w duszy osadzić, żebyśmy emanowali na innych tym, czym chcemy. W ogóle pytanie, czym Ty emanujesz i czym chcesz emanować? I będziemy rozmawiać o emanacji świadomej, nieświadomej. I serdecznie już od razu teraz chcemy Was zaprosić na nasz retreat, o którym będziemy troszeczkę później mówić, ale proszę sobie zapisać. 1, 2, 3 listopada jest to dzień, w którym zmienić się może Twoje życie, w którym w pełni wejdziesz w swoją moc, w swoją sprawczość i zmienisz ten przekrętnik tej właśnie emanacji na taką emanację, która manifestuje świadomie i nieświadomie wszystko to, czego pragniesz. I te rzeczy, które są dla ciebie dobre i dobre dla innych, dobre dla świata. Jeżeli masz jakiś duży cel do osiągnięcia finansowo, karierowo, ale również zdrowotnie czy związkowo, to przyjeżdżasz na ten retreat. I my nad tym pracujemy, robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby to, co gdzieś bardzo jest dla ciebie ważne, ale co gdzieś to może cię troszeczkę męczyć również w tym momencie, żeby to doprowadzić do takiego stanu, żeby się to naturalnie zamieniło. Tak? Martuniu, zanim pójdę dalej, czy chcesz coś dodać, kochana? Tak, jeszcze chciałam króciutko dodać, jeśli chodzi o retreat, że i będziemy dalej o tym mówić za chwilę, że słuchajcie, praca indywidualna jest genialna, bo ona przynosi ogromne efekty,
ale praca w grupie może przynieść jeszcze większe. I też Wam powiemy dlaczego, tak? Że to podbudowywanie się i cały czas podnoszenie siebie wzajemnie i energetycznie, wibracyjnie, tak? Jest niezmiernie ważne i to, z kim jesteście. I też za chwileczkę opowiemy właśnie o emanacji, ale w związku z systemem nerwowym. Jak to wygląda? Jak to wygląda, jak jesteście w grupie, w której ten system nerwowy niestety osiada, bo dostosowuje się do innych, albo znowu jest podniesiony, bo też się dostosowuje do innych, bądź też wy jesteście na tyle dużą emanacją i tym z wewnątrz, Gosia poda cudowny przykład na to, żebyście to wy podyktowali trochę to, co się dzieje też w grupie, tak? Także za chwileczkę o tym powiemy. Gosiu, może przeczytaj w ogóle informacje, słuchajcie, z Google, tak? Google, Alexa, powiedz nam, co to znaczy emanacja. Nie wiem, czy bez okularów przeczytam. Dobra. Emanować to wydzielać coś z siebie. Tak, a więc uzewnętrzniać coś lub oddziaływać jakoś na otoczenie. Coś może emanować, coś w znaczeniu dosłownym i zwykle jest to światło lub ciepło, nasze wewnętrzne światło, tak? Czyli patrzcie, ile my możemy emanować tego światła i czy jest jakiś opór w nas, który powoduje, że jest to światło tam, ale ono nie wychodzi na zewnątrz, tak? To są traumy, to są jakieś nasze przekonania, to są nasze lęki, czyli emanować, czyli dosłownie, czyli światło lub ciepło emanuje, ogień emanuje, albo czymś możemy emanować. W przenośni i zwykle dotyczy to stanów psychicznych, czyli twarz świętej emanuje spokojem. Tak powiedział wujek Google. I teraz, kochani, patrzcie, jaki to jest świetny i bardzo istotny temat. Dlaczego on jest taki ważny? Bo jeżeli w pełni go rozumiemy, to w pełni możemy kierować ten snop naszej uwagi, energii w odpowiednim kierunku. Teraz jesteśmy wszyscy wibracją. I my wiemy, jak wibracja działa, bo przez śpiewanie możemy rozbić szklankę, tak? Ta szklanka może się pęknąć na małe kawałki, albo wibracja może spowodować, że most się zawali, jeżeli rytmicznie ileś tam osób pójdzie przez ten most. Przez wibrację widzimy, jakie kształty się po prostu robią na stole, jak jest piasek, tak jak piękna muzyka gra. Przez wibrację możemy zmienić, przez dźwięk, przez słowa możemy zmienić molekularnie, jak wygląda w ogóle woda. Tak, już były na tym, tak, na te badania, jeżeli my mówimy słowo kocham cię, nienawidzę cię, uznaję cię, dziękuję. Czyli wszyscy ludzie, którzy słuchają tego live'a dzisiaj, wiedzą o tym wszystkim. Ja tylko tak na przypomnienia mówię, Ameryki nie odkrywam tutaj z Martusią, bo to wszystko wiecie, ale dlaczego jest to takie ważne? Czy my na co dzień używamy tej świadomej i nieświadomej mocy wibracji, emanacji? Dla przykładu podam Wam taką sytuację. Przychodzi do mnie klientka. Omawiamy jej karierę, co chce robić dalej w pracy, jak chce zmienić swoją ścieżkę właśnie kariery i mówi w tym momencie, jak ja nie lubię swojej pracy. A najbardziej nie lubię tych spotkań, na których i tak nie za wiele mogę się odzywać, bo ja robię notatki i później idę i to robię, co oni mówią. Oni się po prostu nie mogą dogadać. Trwa to w nieskończoność. Wszyscy są znudzeni. Nie się chce spać. I właściwie do niczego nie dochodzą. I te spotkania trwają i trwają, trwają całymi tygodniami. I nic. Gdybym ja to spotkanie prowadziła, to by po prostu było wszystko załatwione w mig. A ja mówię do niej, a jak ty jesteś odpowiedzialna za co się dzieje? Ona mówi, ja nie. Grupa tych baranów po prostu, je? Taki ma wpływ. I patrzcie teraz, to, co zauważamy, to kreujemy i to emanujemy. To, co ona zauważa, bandy baranów, zauważa, że nie mogą się dogadać i to wszystko jest prawda. Ale za tym idzie pewna energia i pewne wibracje.
Ja mówię do niej tak, a słuchaj, a jakby to było, gdybyś przetestowała moc właśnie intencji, moc emanacji? Ona, no ale jak? Ja mówię, słuchaj, a jakby do tego podejść, że ty możesz wpłynąć na to pozytywną intencją? Co byś chciała, żeby się wydarzyło? Ona mówi, no chciałabym, żebyśmy szybciej dochodzili do sedna, żeby spotkanie zamiast godziny trwało 15 minut tam czy 20, żebyśmy się szybko godzili, żeby było konkretnie powiedziane, co mamy robić, żeby tam panowała taka lekkość, radość, żebyśmy się pośmiali, żeby nie byli wszyscy spięci. Ja mówię, dobra, to ty to sobie wizualizuj codziennie, znaczy przed spotkaniem, znaczy się, wchodzisz w medytację, wizualizujesz, wysyłasz tym wszystkim tak zwanym baranom, ale nie widzisz ich jako baranów, jako ludzi, którzy potrzebują miłości, wsparcia. Oni są zestresowani, zabiegani, tak? Wysyłasz, że oni są spokojni, błogosławisz im, życzysz im dobrze. I wyobrażasz sobie, że te spotkania są krótkie, zwięzłe na temat i zaczynają robić niesamowity, pozytywny wpływ w twojej firmie. Ona mówi, myślisz, że ja mogę mieć na to wpływ? Ja mówię, no przetestuj to. No i od razu następne spotkanie, dziewczyna mówi, wiesz co, no niesamowite, to był pewnie przypadek, ale wszystko żeśmy załatwili wcześniej, szybciej, przyszliśmy do konkretów. Ja mówię, dobra, to teraz przed każdym spotkaniem robisz to. I ona mówi tak, ewidentnie, bezapelacyjnie, ja jednak zmieniłam przepływ tej energii. Wszystkie spotkania są krótsze, efektywne, konkretne, jest lepsza po prostu atmosfera. Wszyscy to zauważyli, bo mówią, nie wiedzą dlaczego. Czyli była ugruntowana, uziemiona. Jej system nerwowy był na takim poziomie miłości, takiego spokoju. Siedziała w intencji, czyli nakierowywała snop tego światła, tej miłości na to, co by chciała, żeby się wydarzyło. I tym sposobem, jednym, zauważyła, że jeżeli to zadziałało, a to było po prostu nie do zmienienia, zaczęła to używać w swoim życiu. I zaczęła być właśnie emanacją tego w codziennym życiu. Czyli na tym jednym przykładzie dowiedziała się to, jak myśli o innych, jak im życzy, czy myśli miłością, czy myśli krytyką, oceną, jak się przygotowywuje na spotkania i jakie zadaje pytania. Tak? Czyli jak zadaje takie pytania, co jest nie tak, kiedy to się skończy, to wszystko zmienia właśnie tą emanację. A jeżeli zadaje pytania, co ja mogę zrobić, jak ja mogę wibrować, co jest dobrego, jak szybko przejść do konkretów, to wtedy wszystko się zmienia. Także Martusiu, no, to jest chyba bardzo dobry start naszego live'a. I co ty myślisz na ten temat? Tak, kluczowe. Generalnie, słuchajcie, intencja jest kluczowa, tak? Intencja, z jaką my wchodzimy do jakiegoś środowiska. I tu absolutnie się zgadzam, świetny przykład. Natomiast są takie sytuacje, kiedy my nie jesteśmy w stanie współgrać i emanować, bo tak, jak jesteśmy w sobie, to tutaj czujemy tą emanację, czujemy ten spokój. Niemniej jednak, nie każde środowisko da się zmienić. Tu był ewidentny przykład generatora bądź manifestującego generatora i to zgadza się w 100%. Natomiast jak osoba jest projektorem bądź tylko manifestorem bądź projektorem bądź reflektorem, to może mieć trochę kłopot do tego, żeby sama z siebie była w stanie emanować. Będzie oczywiście, ale w momencie, kiedy środowisko jest rozregulowane totalnie i nie chce się dostosowywać, tak, jakby nie reaguje za bardzo na tą emanację, może się tak wydarzyć, to dobrze by było też zobaczyć, poobserwować siebie i być może zmienić środowisko. Bo środowiska nie zmienisz, ale możesz zmienić środowisko, nie? Taki trochę paradoks. Więc i tutaj jakby to, co ty chcesz z poczucia swojego wewnętrznego, możesz sobie zaplanować, możesz sobie zainicjować, możesz sobie zamanifestować,
w różny sposób, bo to zależy od ciebie i od twojej mechaniki, od twojej struktury wewnętrznej, okay? Czy jesteś osobą bardziej energetyczną, mniej energetyczną, która produkuje energię albo która nie produkuje energii, bo to się też wydarza oczywiście i każdy z nas ma trochę inny ten aspekt, więc warto by było zajrzeć tutaj różnymi technikami, różnymi metodami, oczywiście. Może być to, ja się akurat zajmuję human design, dlatego cały czas gdzieś tam, słuchajcie, operuję tymi frazami, bo wiem, jak to wygląda i wiem, jak mi zmieniło to mój pogląd na to, jak ja funkcjonuję i dlaczego tak funkcjonuję. Co oczywiście nie jest jakby przeprosinami dla siebie samej, żebym czegoś nie zrobiła, bądź nie, bo ja tak, bo ja tak mam, nie? Tylko tyle, że zobaczyła to z troszeczkę innych kątów, z innej strony i weszła do środowiska z inną intencją, bądź też albo w ogóle zmieniła środowisko, więc to też może się wydarzyć. I tutaj też pamiętajcie o tym, że czasem, choćbyśmy nie wiem, co robili, to warto by było jednak wyjść i przyjrzeć się temu, że nie zawsze jesteśmy w stanie tutaj to zmienić, nie? No i o to chodzi też, słuchajcie. Jeśli będziemy przyglądać się sobie i zrobimy sobie taki rekonesans, w jakich sytuacjach, słuchajcie, jesteśmy w tym systemie nerwowym, na tym poziomie spokoju, na tym poziomie zaangażowania, bo tutaj klientka Gosi zmieniła zupełnie ten sposób, tak, zaangażowania, bo jak się nie angażowała, to widziała tylko to, co ci tu ludzie robią, a zaczęła się angażować, zaczęła, bo to jest energia, którą dajesz, tak, którą emanujesz, to znaczy, że angażujesz się w to, tak po ludzku nawet, i wtedy masz swój wewnętrzny wpływ na to, co jest na zewnątrz. Więc to jest energia zaangażowania, energia miłości, energia szczęścia, tak? Jesteście na tym poziomie zielonym, tym takim spokoju, ale też aktywności. Natomiast zobaczcie sobie, jak wy tam oscylujecie na poziomie drugim albo trzecim, czyli albo alarmu, kiedy przychodzi wam ten alarm i to, co to znaczy dla was, nie? Albo znowu na końcu samym tej drabinki naszego systemu nerwowego w zamrożeniu totalnym. I kiedy to znowu tutaj, kiedy się wycofujecie, kiedy to przychodzi. Energia nasza nie jest w stanie w takim snopie światła wyjść od nas, kiedy wewnętrznie jest jakiś, coś tam jest. Jest jakiś czop, jest jakiś kamyk, jest jakiś kołek, cokolwiek to czujecie. Fajnie, jakbyście zamknęli oczy i zobaczyli, poczuli, bo nie tylko zobaczyli, niektórzy będą widzieć, niektórzy będą tylko czuć, poczuli w jakiej części naszego ciała coś tam jest, jakaś blokada w związku z jakimś aspektem naszego życia. Bo oczywiście nie jest tak, że sobie usiądziemy, nie zawsze będzie tak, że jak sobie usiądziemy i no to teraz poczujmy, gdzie tam mam blokadę, nie? Możemy na teraz tego nie zrobić, tak? I nie dać rady to zrobić. Spróbujmy wywołać sobie jakiś aspekt naszego życia. Jak będziemy na retreat, te aspekty naszego życia oglądać sobie, tak? Najpierw weź sobie zawodowy na przykład, albo rodzinny, poczuj sobie, tak, jak ja się czuję w tym aspekcie swoim związkowym na przykład. I gdzie, w jakiej części mojego ciała tam jest jakiś czop, co tam jest, jak to wygląda i tak dalej. Więc to będziemy sobie puszczać. Aspekt zawodowy, to samo, zobacz, czy tam coś się dzieje. Aspekty inny, relacyjny, biznesowy, talentowy, cokolwiek to jest, obfitości finansowej na przykład. Bardzo dużo kobiety mamy w tej obfitości finansowej. Taki moment, kiedy właśnie mogę nie zasługiwać, kiedy czuję, że nie mogę pójść dalej. No przecież tyle robię, tyle kwalifikacji mam, tyle certyfikatów, tyle wszystkiego w ogóle fizycznie też robię. A tutaj się nic nie zadziewa. Dlaczego się nic nie zadziewa? I Gosia pewnie za chwileczkę opowie, tak? Gosiu, zobacz, powiedz tutaj nam,
co to znaczy, że się coś nie zadziewa, że w tej obfitości na przykład finansowej, że się tam nic nie zadziewa i dlaczego może tak być. No, pięknie, pięknie Matu, nie powiedziałaś. Czyli ja bym chciała tak sumować to, co żeśmy już do tej pory powiedziały, i przeszły właśnie tą przestrzeń tej nieświadomej manifestacji. Czyli wiemy, co należy robić, żeby manifestować świadomie. Trzeba być w dobrym samopoczuciu, iść za tym, co nam sprawia radość, medytować rano, pisać sobie future skrypty, wchodzić świadomie na każde spotkanie, czy rodzinne, czy biznesowe, wiedzieć, gdzie idziemy. Dla niektórych pomaga afirmacje, afirmacje pomagają. Dla niektórych afirmacje denerwują. To nawet nie jest takie ważne. Chodzi o to, żebyśmy świadomie wysyłali ten snop. Ale co jeżeli to robimy? I cały czas wywracamy się, energetycznie mówiąc, na tym samym temacie. Wszystko zrobiłam i kurde, nie udaje mi się tego w ogóle osiągnąć. Co to jest? Czyli teraz przechodzimy na ten poziom, co Marta mówiła, czytania z pola, czytania z energii, czytanie z ciała. Bo jeżeli przyjmiemy taki przykład bardzo, bardzo dobry, jeżeli ktoś bardzo pragnie na przykład być bogaty, przykładowo. I nawet nie wie dlaczego, ale chce być bogaty. No, ja chcę być bogaty, bogaty i mówi cały czas o tym, tak? Przykładowo daję wam moją klientkę, która była, czyli ona generalnie jest takim człowiekiem, który dobre pieniądze zarabia. Ona super sobie świetnie radzi, wychowuje sam, znaczy ma męża, mąż nie pracuje, mąż po prostu wychowuje dziecko, gotuje, sprząta, a ona jakimś tam jest dyrektorem i wykładowcą i bardzo dużo pracuje, jest bardzo zmęczona. I jak ją poznałam, to dobrze zarabiała. Bardzo, bardzo dobrze. Ona chciała być bogata. Ona chciała być bogata i cały o tym bogactwie mówi, o tym bogactwie. Czyli ona już jest bogata, ale to nie jest dla niej wystarczające. I teraz ta energia mentalna szła w kierunku tego bogactwa, a jak zobaczyłyśmy na jej poziom energetyczny, na właśnie tych czopach, tych blokadach, to zobaczyłyśmy, że cała jej energia płynęła w kierunku walki z czymś, co było podświadome. Czyli coś, co się wydarzyło w jej rodzinie na tym poziomie epigenetycznym, na kilku nawet poziomach ze strony mamy i taty, co powodowało, że dla niej bogactwo się w jej myśleniu podświadomym łączyło ze śmiercią w rodzinie. Będziemy bogaci, to wszystko stracimy, nam to ukradną i pomrzemy. Że z jednej strony świadomie ona patrzała, wszystko robię to, co mogę, męczyła się, a na poziomie tym takim głębokim, duchowym, zakodowanym w ciele i też zaczęła grubnąć. Im więcej pracowała, tym bardziej przybierała na wadze. I im więcej w sumie zarabiała pieniędzy, to przybierała na wadze. I teraz słuchajcie, kiedy spojrzymy tam, gdzie te rzeczy są nieuznane, niezauważone, nieukochane, i to może być nasza praprababcia, może być nasze poprzednie wcielenie, to może być coś, co wydarzyło się w naszej rodzinie związane z tym tematem. Jeżeli to zostanie uznane, uwolnione, ukochane i przyjęte to do tej naszej, właśnie tego pola miłości, to wtedy możemy świadomie już tej przestrzeni kreować dalej. Tak? Ja na mocy tego, kim jestem, wybieram to i to. Także jak macie jakieś przestrzenie w życiu, które wam się nie udaje zmienić normalnymi sposobami, świadomą manifestacją, to nie bądźcie na siebie źli, na siebie, na świat. Nie krytykujcie się, nie biczujcie się, tylko z miłością siądźcie i zapytajcie, co tam jest, co potrzebuje uwagi mojej miłości. To może być choroba, tak? Ciało się cały czas komunikuje z nami, chorobami. To są nasze takie wielkie dary, ale również nasze problemy są darami, które nieuznane wracają innymi drzwiami, oknami, piwnicą.
I czasami, kochani, trzeba właśnie być z kimś, kto to widzi, kto może wam pomóc. Dlatego serdecznie zapraszamy Was na retreat, bo będziemy mieć tam okazję pracowania tą świadomą ścieżką i tą ścieżką nieświadomą, która cały czas nas emanuje. Cały czas te nasze babcie, dziadkowie, a praca z naszymi rodzicami. Jeżeli ta energia, ten przepływ nie płynie do nas, od naszej mamy, od naszego ojca, bo czegoś żeśmy po prostu nie wybaczyli, nie zauważyli, nie uznali, nie ukochali, to możemy stawać na głowie, ale pieniądze za wiele nie płyną. Prawda, Martuniu, jak ty to widzisz? Zgadzam się, wiecie, ze świadomości wszystko fajnie, tak, ale no właśnie wtedy, kiedy tych blokad nie ma. Natomiast jeśli coś jest nieświadome, no to my tego w ogóle nie będziemy widzieć. A jeszcze jak o czymś się w ogóle nie mówiło w rodzie, coś, co było tajemnicą, to nawet nie wiesz, że masz to, że to ciągniesz gdzieś z rodu, bo to zostało niezauważone, nieuznane. Ktoś został, jak po polsku rejected, ktoś został odsunięty w ogóle od rodziny, gdzieś wygnany nawet i tak dalej. Także to są rzeczy, na które my energetycznie patrzymy, nie wiedząc o tym, że patrzymy, tak? Że coś tam się dzieje. I to są rzeczy nieświadome, więc my do tej nieświadomości sobie wejdziemy i będziemy właśnie układać sobie to, tak, żeby wszystko miało swoje miejsce, bo wszystko, aż mąciarki, słuchajcie, wszystko to musi mieć swoje miejsce, ale żeby miało swoje miejsce, bo energia nie znosi pustki i ona się czymś wypełni. Mam znowu ja klientkę, która mówi, która nie chciała, tak gdzieś tam z tymi rodzicami jej bardzo zgrzytało, a oni są bogaci. Ona zbudowała swój genialny biznes, naprawdę świetnie sobie radzi, natomiast cały czas czuje się też nieuznana, pomimo tego, że sobie świetnie poradziła. I teraz ona nie chciała przyjąć tych pieniędzy od rodziców, dlatego że wiedziała, że to się wiąże i to nie było nawet jej ani rodziców, tylko w ogóle z poprzednich pokoleń, bo to się wiązało z poddaniem jakby ich woli. Więc musiałyśmy tam pogrzebać. I okazało się, że tak, że to były w ogóle 4 pokolenia wstecz, tak? I tam uwolnić tą blokadę. Dlaczego? Dlatego, że potem jej bratowa zajęła jej miejsce w rodzie. Nie ona jako córka, tylko córką okazała się energetycznie po prostu bratowa. I ona się strasznie tutaj denerwowała, irytowała. Jak to jest? Co tutaj się w ogóle dzieje? Ja tego nie chcę, tak, nie? Więc trzeba było to miejsce swoje znaleźć i wszystko musi mieć to miejsce. Wszystkie rzeczy, które były, które zostały niezauważone, tajemnice i tak dalej. My nawet czasami nie musimy wiedzieć, słuchajcie, co to za tajemnica, tak? My nie musimy tam grzebać, co to A nie dokładnie. lepiej nie wiedzieć. Nie lepiej wiedzieć dokładnie. Sama ostatnio wypuszczałam zupełnie wypartą, że totalnie wypartą, więc w ogóle tak strzeliło, słuchajcie, że jak to, nie? Że jak to. Ja miałam jakiś taki powtarzający się co jakiś czas sen i zupełnie nie wiedziałam w ogóle, co to jest i po co, ale to miałam od wieków ten sen. No, ale to na inny, jakby na bardziej intymną pogadankę, tak? Nie na teraz. Więc Dokładnie. na retreat, słuchajcie, za tą cenę jeszcze, bo i w indywidualnej pracy, słuchajcie, jest to inna kwestia, inaczej ułożona też. Niemniej jednak, jeśli grupa się zbiera, to ma prawdopodobnie te same intencje, albo bardzo podobne przynajmniej. Okay? I mamy miejsce, słuchajcie, na tak do 20 osób. Już trochę tych miejsc jest już zajętych, więc zapraszamy serdecznie, bo ten retreat naprawdę 3-dniowy, słuchajcie, w Norfolk kosztuje 377 funtów. To są niewielkie pieniądze do tak ogromnej pracy, jaką zrobimy i tak ogromnego potencjału, który uwolnicie, tej mocy, którą uwolnicie, że to jest bezcenne, słuchajcie. To jest absolutnie priceless, tak? I tutaj zapraszam ogromnie, wielce Was zapraszam na to, żeby tą pracę zrobić,
bo wasze talenty, wasz potencjał, to co chcecie zrobić, to co zawodowo chcecie zrobić, związkowo chcecie zrobić, to wszystko się zadzieje, słuchajcie. I w grupie jeszcze bardziej, bo tą grupę potem będziemy kontynuować, prawda, Gosiu? Będziemy się wspierać wzajemnie. Tak, właśnie dlatego tak naprawdę ten retreat otwiera jakąś przestrzeń, w której będziecie dalej manifestować, wspierani tą grupą i właściwie naszą energią też, żeby to mogło się wszystko urodzić i żebyście mogli po prostu osiągnąć ten sukces, te intencje, które są dla Was bardzo ważne teraz. A wiecie, co to jest, jak o tym pomyślicie? Jaką przestrzeń w swoim życiu chcecie przetransformować, żebyście mogli spojrzeć na to za parę miesięcy i powiedzieć: tak, zrobiłam to, poukładałam w tej przestrzeni takie energetyczne feng shui, poukładałam, uznałam, wypuściłam i pozwoliłam sobie. Właściwie ten retreat też jest bardzo na temat wchodzenia w tę energię przyzwolenia na tą radość, na tą lekkość, na ten sukces, na tą obfitość i otwarcie tych bram tej obfitości. Także w obfitości też będziemy dużo pracować. Przy okazji, kochani, będziemy robić jogę z Martunią, będziemy tańczyć, będziemy razem gotować, będziemy pracować z neurografiką, będziemy pracować z intencją, będziemy pracować z intuicją, będziemy się kąpać w zimnej wodzie dla tych, którzy mają. Chciałam właśnie to powiedzieć, że a potem będziemy wypuszczać i oczyszczać w zimnej wodzie. Tak. No i właśnie też właśnie, ale wiesz, wchodzenie do wody zimnej, takiej, wiesz, to listopadowej z intencją, to jest po prostu Do wielka rzeki, petarda. słuchajcie, tak, do rzeki, bo to jest płynąca, tam z nurtem tym płynącym, to nie jest stojąca woda, to nie jest, słuchajcie, jezioro. Ale do rzeki bądź do morza, jak się wejdzie, to ta intencja płynie, tak? Bo ona płynie dalej i ona się przemieszcza i rozszerza. Tak, to nie jest, mówię, stojąca woda. Także, no słuchajcie, tylko korzystać, tylko korzystać. Zaczynamy, słuchajcie, w około lunchowej pory w piątek, w sobotę i w niedzielę pracujemy do około tam 5 czy 6. Także tak sobie to proszę ustawić. Jesteśmy świadomi, że to jest half term, tak? Jesteśmy świadomi, no ale tak są nasze kalendarze ustawione z Martunią do końca roku, że to był jedyny moment, jedyny czas, żeby to zrobić. Także jeśli czujecie, wibrujecie i czujecie, że są tam ci wasi towarzysze sukcesu, kreacji, manifestacji, to zapraszamy. Bardzo ważne jest, kim się otaczacie. I Marta na początku mówiła o tym właśnie systemie nerwowym. Nasz system nerwowy jest bardzo, bardzo, bardzo wibrujący z innymi ludźmi w pokoju. Dlatego, jeżeli macie ludzi, którzy nie wierzą, którzy są bardzo zestresowani, którzy są właśnie cały czas w tej przestrzeni fight or flight, uciekać albo atakować i walczyć, i postrzegają wszystko w taki sposób, i zawsze są w tym właśnie braku i w tym niepokoju, to w takiej przestrzeni trudno zamanifestować, zrobić coś, co jest bardzo duże do zrobienia. Także na pewno, jeżeli będziesz na tym retreacie, to już na poziomie tam duchowym zostało bardzo dawno ustalone i my dla Was będziemy tam bardzo mocno w czasie. Tworzymy już grupę WhatsAppową na nasz retreat. Także jak czujesz, że tam masz być, to napisz do Marty lub do mnie. Martuniu, czy depozyt jest jeszcze 100 funtów, czy już jest 200 funtów? Przypomnij mi. Teraz już będzie 200, dlatego że już ten czas 100-funtowy minął, więc chyba, że ktoś tam do mnie napisze, to możemy coś ponegocjować oczywiście, ale depozyt już jest teraz większy, więc te 200 funtów trzeba by było, ale razem, słuchajcie, naprawdę 377 funtów To już jest jest. za Tak, darmo. 3 dni to jest w ogóle, słuchajcie, jakiś absolutny sztos. Myśmy w ogóle zwariowały chyba. Tak, zwariowałyśmy, ale również też, kochani, zrobiłyśmy to tak, żeby to było takim bardzo fajnym, cozy domu i będziemy wspólnie też posiłki przygotowywać, więc to też będzie fun. Ja też pokażę swoje
magiczne pokarmy. Ja już się nie mogę doczekać, słuchaj, alg morskich. Tak, tak. Jak nie chcecie jeść glonów, to nie przyjeżdżajcie. Boże, glony, glony. Ale słuchajcie, ja to uwielbiam, absolutnie uwielbiam, słuchajcie, glony. Ja sama jestem rybą, w sumie może, może nie, nie wiem, powinnam jeść, nie powinnam, ale uwielbiam, uwielbiam ten smak. Ja nie mówię, że każemy wam jeść glony, jeśli ktoś... Każemy, kochana. Wszyscy będziemy jeść glony i będziemy wszyscy wchodzić do zimnej wody, ale nie, nie chcemy straszyć, także jeśli oczywiście będziecie mieli taką ochotę, to razem z nami, to zapraszamy serdecznie. Napiszcie do mnie bądź do Gosi, co do depozytu, to dogadamy się, ale na teraz tak to wygląda, więc czy coś, Gosiu, jeszcze chciałaś dodać? Ja chciałam zrobić jeszcze na koniec taką krótką medytację, żebyśmy te nasze wibracje, bo nie ile tam nas ludzie obserwuje, bo tam ja nie czytam tych komentarzy, czy jest coś ważnego, żeby tutaj powiedzieć w komentarzach, czy idziemy od razu do naszej medytacji. Myślę, że idziemy. Dziewczyny tutaj piszą: o, glony, zimna woda zdrowia doda. Gosia Korbal-Świniarska pisze, że obfitość finansowa nie polega na tym, by kurczowo myśleć o finansach. Jest sporo komentarzy, ale chyba nie mamy jakiegoś pytania, więc możemy przejść do naszej medytacji. Tak, dobra, to słuchajcie, kochani, zrobimy taką krótką medytacyjkę, żebyście pięknie wibrowali, emanowali cały dzień. Martunia nas zacznie od powrotu do ciała, do zalogowania się i potem ja będę kontynuować. Kochani, zróbcie sobie wdech i wydech, połóżcie sobie wasze stopy na podłodze, tak żebyście poczuli grunt pod nogami. Otwórzcie sobie dłonie na kolanach, tym spodem do góry, żeby przepływ energii był flow, żeby tutaj otworzyć się, nie zamykać na miłość, światło, szczęście. Zrób wdech i wydech. I jeszcze raz wdech i wydech. Powróć swoją świadomością do swojej klatki piersiowej, do brzucha, do środka ciebie. Zostaw wszystkie myśli, niech sobie płyną. A ty zaloguj się do swojego ciała. Twoje serce bije. Słyszysz szum krwi w twoim ciele. Czujesz pulsowanie w palcach, w stopach, nawet w głowie. I zobacz, na ile procent jesteś w swoim ciele. Czy jest to 10, 15, może poczujesz, może zobaczysz po prostu cyfrę. Może 40, 50. Na jakimkolwiek poziomie jesteś, wyobraź sobie taki termometr i tam. Ile tych procent jest i podnieś to do góry, jeśli jesteś na mniej niż 60-70, podnieś to do góry. Niech cały ten termometr wypełni się tą substancją zieloną już, żebyś był całkowicie i żebyś była całkowicie w swoim ciele na 100%. Podnieś tą skalę do samej góry. I zobacz, jak się teraz czujesz. Wypuść wszystki opór. Cokolwiek czujesz w oporze, odetchnij z ulgą. Już nie muszę walczyć. Wypuszczam to.
Wypuszczam tą kontrolę. Wypuszczam tą walkę, wypuszczam ten opór. Im bardziej będę naciskać, tym gęstsza energia będzie i nie ma wtedy przepływu. Im więcej puszczenia, im więcej swobody, radości w tym, co robisz, akceptacji, miłości, szczęścia, lekkości, tym więcej będzie się dla ciebie działo. Gosiu. Teraz połącz się ze swoim sercem. Oddychaj przez serce, przez chwilę. Zauważ w swoim życiu, co teraz się dzieje, za co możesz być bardzo wdzięczna, wdzięczny. Za co ja jestem wdzięczna dzisiaj? Poczuj tą wdzięczność i przepuść ją przez całe ciało. Oddychaj przez serce, poczuj tą wdzięczność i daj sobie teraz chwilę czasu, żeby to ciepło spowodowane tą wdzięcznością z ciebie wypłynęło i popłynęło dalej. W rzeczywistości zobacz, że takie światło emanujące z twojego serca wypływa, dotykając każdą komórkę twojego ciała, podnosząc wibracje, tak jakbyś po prostu świeciła jak słońce. Wyobraź sobie, że to słońce, które świeci przez ciebie, to światło, które z ciebie wypływa, powoduje, że wszystko wokół ciebie zaczyna inaczej wibrować. Jaką intencję masz na dzisiaj? Jaką energią chcesz emanować na innych? Zobacz, że wypływa z ciebie taki wewnętrzny uśmiech, lekkość. Ktokolwiek się spotyka z tobą w sklepie, w pracy, na spacerze, czy to jest rodzina, czy to są przyjaciele, czy to jest ktoś w pracy, dostaje taką dawkę bardzo wysokiej energii, energii sprawczości, lekkości, miłości i uznania. I ta energia teraz płynąca w cały twój dzień, cały twój wieczór i weekend i dalej jest taką energią, która będzie przyciągać cuda. Możesz nawet sobie pobłogosławić za mną w głowie, powtórzyć takie zdanie na mocy tego, kim jestem, w miłości boskiej. Błogosławię wszystkich i wszystko na mojej drodze światłem, miłością, lekkością, sukcesem. Niech wszystko układa się według boskiego porządku dzisiaj dla mnie i dla wszystkich. Błogosławię swoją rodzinę, swoje dzieci, swoich przyjaciół, wszystkich w pracy. Błogosławię najwyższą energią miłości. Niech wszystkim się darzy. I będą wszyscy zdrowi i szczęśliwi. I teraz zobacz tych wszystkich ludzi, z którymi będziesz dzisiaj rozmawiać, z którymi będziesz mieć interakcję. Zobacz, jak oni się uśmiechają, relaksują w twoim towarzystwie, bo twój system jest uregulowany, spokojny, bezpieczny. Zauważ, że to, co chciałaś dzisiaj osiągnąć, już sobie teraz to wyobraź, że jest zrobione. Zrobione w najlepszy sposób, taki na najwyższym poziomie. Podziękuj sobie za to, że tutaj jesteś, że nas słuchasz. I my z Martą błogosławimy ten dzień, twoje życie, twój biznes, twoje finanse, twoje zdrowie, twoje związki najwyższą energią boskiego porządku. Niech boski porządek zostanie zaprowadzony w twoim życiu teraz. I to się już stało, to się już stało, to się już stało. I zrób wdech i wydech. I jak jesteś gotowy, gotowa, możesz powrócić do tu i teraz, do rzeczywistości tej materialnej. Dziękujemy, Gosiu. Dzięki dziękujemy, serdecznie. Dziękujemy, Martuniu. Cudownego dnia, cudownego wieczoru. I do zobaczenia na kolejnym live'ie i od 1 do 3
na naszym retreacie. Do widzenia. Do widzenia, do zobaczenia. Buziaki.